Jesteście jak zły menadżer, który odchodzi i zostawia firmę w długach, bez pieniędzy na pensje obywateli. 165 miliardów długu, deficytu zaplanowany na przyszły rok to historyczny rekord. Kolejny rekord to potrzeby pożyczkowe netto państwa w wysokości 235 miliardów złotych. Obiecywaliście przez ostatnie miesiące ludziom miliardy złotych w ramach różnych wyborczych, przedwyborczych obietnic i nie macie na te obietnice żadnego pokrycia. Przygotowaliście budżet pod przegrane wybory, niech sobie jakoś poradzą. Dokładnie tak powinien się nazywać. Pani marszałek, wnioskuję o odroczenie obrad jutro do 9 rano i przygotowania debaty o stanie finansów publicznych, które doprowadziliście do zapaści. Do zapaści. Dziękuję bardzo. Ten wniosek.